Mój telefon masz się przeładowany. Znaczy nie, no ty masz się przenieść mój telefon. Prześpij się. Okej. Okay. A, nie mogę skorzystać z motora teraz. No, spoko. Będzie to na 1.21. Łom. Amunicja, wszystko tam jest, ty. They're coming. Oh, they're gonna. They won't know. I mean, they're on me. Oh, shit, gonna... Bruiser, what's going on? No! How'd you get in here? Whoa. You stay right there! Bruiser, it's me. Stay there. It's Deke. Let's just don't calm you come down. Any closer. Let's just I will talk. Kill you. It's all right. Oh, come on, God. Give me the gun. No! Give me the gun, buddy. No, come on. I will come not! On. Ah! Ah! Oh, shit. Oh, Jesus Christ. Bruiser, what the fuck? I heard voices. Shit. Oh, shit. I mean, you heard him, right? No, I didn't hear shit, Boozer. You got blood poisoning. I do not. Yes, you do, Boozer. Just take a look. I don't need to take a look. Come on, we gotta get you some help. Look, I don't need some. Come on. Damn it, don't need help. Kurwa. Mało brakowałoby, nas dopierdzielił. Sorry about that. About trying to blow your head off. I mean, I thought I saw something, you know? Easy. Hey, watch the steps. I got this. I mean, it was in my head, you know? Yeah, I know. Co się wtedy robi, nie? I could hear him, Deke. I could hear him, Deke. Footsteps just pounded in my head. Boots. Że też jest jakąś formą ekonomii. I don't need any help. I can goddamn walk. I can walk. Okay. Okay. I just... Yeah. Now, come on. Get on. We gotta go. Wait. What? Where are we going? I don't... It's just a short ride, Boozer. It'll help clear your head. Right? Yeah, okay. No, mu coś odjebało. Myślałem, że mu się poprawia. Where we going? Deke. Do you remember when we first rode out of Farewell? What that was like? Yeah. I remember. The highways were all choked up with cars. There were so many people, all on the move, thinking that if they could only go fast enough, that they'd outrun what was coming. Yeah. No one could move fast enough, Boozer. No one saw it coming the way I did. So by the time they said, fuck it, you know, and started walking and then running, it was too late. Yeah, too late. And I remember watching the freaks, watching them all come, thousands of them, and all those dumb shits just got swallowed up. Yeah, I remember. When you see a thing like that, you know it's only a matter of time before it's our turn. Nothing's gonna stop it, Boozer. Not a goddamn thing, but do you know why we keep going? No. Because what the hell else are we gonna do?
Jeszcze raz? Może? Może nie? Potrzebujemy... O! Odkrywamy trochę nową miejscówkę, fajnie. Ogólny w rozrachunku mam pewien pomysł. Jak to trochę rozkręcić? Zobaczymy, jak to wyjdzie. What are you doing? Nothing. Figured you'd get all purtied up before heading in. Oh, you know. Yeah, I figured I'd stop in the lodge, have a few beers, and then just stroll into the infirmary. No, man, I'm just sick of it. Yeah. No. I don't care, I'm just fucking with you. Hey, Deke. Mike said he'd kill you if he ever saw you again. And if he said it... That old man doesn't remember his name half the time. No. Hey, remember. You gotta stay awake. We're off the open road, but if a freaker wanders back. Yeah, I know. All right. Hey, Deke. Yeah. Don't you kill anyone in the camp, okay? I'm not gonna kill anyone. You good? Never better. Myślę, że tym razem będzie nastawienie na RPG-owość i magię. Nice. Same as me. Probably some cold as fuck out here. We're dragging me out here. Cold. Nikogo nie będę zabijać. Fuck. Could have been rippers. Oh, against the two of us. Really? We could get them before they. No. See, that's what we thought too. Me and this guy, Addy's brother, we went out on patrol. Not far from here, really. We kept to the shadows. It was night, but the moon was out. And rippers love the night. We heard them coming first. Shrieking like freakers. They were coming straight out of hell. God, that sound. Cześć, czy wspierasz LGBT QWERTY? Jak najbardziej. Jak rozumiem, że ty nie. My boy got one of them down, pulled his knife to finish the job. Shit, I should have told him to forget it. Two others climbed right on him and I fired. You fired? No to też chciałbym, żebyś zobaczył, co się szykuje, przetestował kilka rzeczy. Dobrze. Z przyjemnością. Teraz mam trochę więcej czasu, więc to by się dało zrobić. Aby rzucić kamieniem. Mam kamienie? Mam. Wow. Zapomniałem, że jest taka opcja. O, kamień? Something's out here. Jesus.
Nie mam nic przeciwko, ale zastanawiam się, dlaczego osoby transpłciowe nie otrzymują pomocy medycznej i psychicznej, a tranzycje? Znaczy... Zazwyczaj z tego, co moje doświadczenie polega na tym, albo rozmawiałem z kilkoma osobami o tym, jak zaczęły swoją drogę ku korekcie płci. Zazwyczaj zaczyna się od dbania o zdrowie psychiczne, kontakt z psychiatrą i psychoterapeutą i na bazie psychoterapii szuka się tego miejsca, w którym się lepiej czuje i wtedy wchodzi na ten pomysł: hej, źle się czuję w swoim ciele, być może dobrą drogą byłoby jakby poprawa tego stanu rzeczy. I kiedy ten zalążek się pojawia, to w trakcie psychoterapii dochodzi do tego pomysłu, aby to zrobić, nie? Natomiast jakby nie wiem, czy to jest 100% przypadków i pewnie nie. Natomiast problem ze zdrowiem, z dbaniem o zdrowie psychiczne w Polsce jest bardzo duży. Bardzo dużo jest takich takich sprzeczności, jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie i o tym, że problemy ze zdrowiem psychicznym jest traktowane jako lenistwo, jako inne problemy, które być może dałby się rozwiązać, nie? Nice and boring guard duty. Which should be. What are you gonna do later? Gonna try to get some sleep. That's what. That girl, Lisa, whatever, the new one, she cries all the damn time. First few days she kept me up all night. What's her deal? She just came in from the shit. What do you want? Shit. Even money? We kick her to the curb before a month's out. Nie, założyłem, że nie jesteś fanem LGBT, bo napisałeś LGBT QWERTY. To jest takie przyśmiewcze. Ale to jest choroba psychiczna. Leki tak samo nie leczą depresji. Jak rozumiem, w naturze występują zachowania gay, lesbijki, bi, ale to żadna mucha, krowa, pies nie zmienia płci. Bycie trans nie jest chorobą psychiczną. To jest fakt. Więcej powiem. Leki leczą skutki depresji, natomiast psychoterapia leczy objawy, które doprowadziły do depresji. Podział w zależności od problemów, nie wiem, może 70 do 30 dla psychoterapii, a leków? No. Jakby tutaj nie ma dyskusji na temat tego, że bycie trans jest chorobą, bo nią nie jest. Kropka. Tutaj nie ma, tu nie ma co dyskutować. W sensie, można się ręczkami, nóżkami zapierać, tupać i krzyczeć i mówić: ojeju, jakie osoby te trans są niezrozumiałe i że w naturze nie ma plastiku, w naturze nie ma silników spalinowych, w naturze nie ma prądu, w naturze nie ma streamów, a robimy to i to jest normalne. Więc nie mówmy to, co jest w naturze, bo krowa nie jest w stanie wytworzyć energii elektrycznej. My jesteśmy, więc możemy patrzeć szerzej niż to, co się w naturze dzieje, nie? Jakby, wow, nie? Jakby już widzisz. No jednak założenie o tym LGBT QWERTY było słuszne. Ciekawe. Gdzie ja mogę teraz pójść? Jako że ludzi cechuje samoświadomość, nie da się porównywać nas ze zwierząt. Znaczy, my jesteśmy zwierzętami, nie? Tylko po prostu jakby założenie, że coś musi się dziać w naturze, żeby było normalne, jest błędne. Hey, that was a rock. A rock? Something's out here. What's up? Pewne rzeczy wyprzedziliśmy po prostu i tyle. Kurek, trendy. Leki leczą objawy depresji. Leki leczą objawy chęci zmiany płci. Tu jest pole do dyskusji. Jakie jest pole? Ale dokąd zmierzamy jako społeczeństwo? Za 100 lat kim będziemy chcieli być? Będziemy sobie doczepiać części ciała tylko po to, żeby się wyróżniać? Nie wiem, co będzie za 100 lat. Natomiast
niechęć do zmian nie spowoduje tego, że my jako społeczeństwo się nie zmienimy. Zmieniamy się i reagujemy na to, co się dzieje wokół nas. Puszczasz teren misji. Serio? Wydawało mi się, że właśnie jestem na terenie misji. Gdzieś jako społeczeństwo zmierzamy i to jest już ciekawe. Kurde. Będę mogę iść teraz. What was that? Dlaczego wyjebałeś te drzwi z kopa, gościu? Ja nie mogę. Co za ziomek. W środku wszyscy tacy sami. Nie wiem, czy za 100 lat będziemy sobie doczepiać części ciała, żeby się wyróżnić. Nie wiem. Nie wiem, co bycie trans ma wspólnego z wyróżnianiem się. Chęć bycia zadowolonym w swoim ciele to nie jest kwestia chęci się wyróżnienia, tylko to jest chęci czucia się dobrze w swoim ciele. Jest to coś innego niż chęć wyróżnienia się. W sensie założenie tego, że korekcja płci jest po to, żeby się wyróżnić, jest założeniem błędnym. Ponieważ to świadczyłoby o tym, że to nie jest problem psychiczny, tylko że to jest kwestia mody. I podejrzewam, że jest gdzieś tam jakaś moda, to się dzieje, ale w gruncie rzeczy założeniem jest to, żeby czuć się dobrze w swoim ciele. Uważam, że to jest wyżej niż to. Czy każda zmiana jest dobrą zmianą? Nie. Już pomijam to, że są kraje typu Chiny, gdzie takie rzeczy są zdecydowanie mniejszością. Znaczy, że to przez to więcej dzieci się rodzi i to oni będą rozdawać karty w niedalekiej przyszłości. Być może Chiny będą rozdawać karty w niedalekiej przyszłości. Nie znaczy to, że powinniśmy negować to, że możemy czuć się lepiej w swoim ciele. To nie ma nic wspólnego. To, co się opłaca, a to, co chcemy, żeby się zmieniało, to zupełnie coś innego, nie? Być może Chiny będą dyktować, może nie. Nie wiesz tego, ale bycie trans nie ma nic z tym wspólnego. A jeżeli ma, I don't give a fuck. Zamysł bycia wolnym w sobie jest okej. Czy naprawdę większość ludzi jest szczęśliwa po zmianie płci? To nie jest zmiana płci, tylko jej korekcja. Być może mamy problemy z tym, żeby oszacować, jakie są statystyki, natomiast póki będziemy straszyć pewne osoby, trudno powiedzieć, nie? Czy jadą do końca życia na lekarz wyniszczający sobie wątrobę i mózg, i często mózg? Dlaczego jest tak wielki procent samobójstw wśród trans? Nie wiem, dlaczego jest duży procent samobójstw wśród trans. Nie mam pojęcia. Trudno mi powiedzieć. Pewnie takie osoby jak ty, które negują bycie fair wobec osób trans, może być przyczyną do tego, że są samobójstwa. Natomiast nie wiem, nie znam statystyk. Zdaje się, że ty znasz, chociaż się nimi nie podzielisz. Pewnie też znasz dużo ludzi nieszczęśliwych trans. No, to jest przepiękna historia, którą opowiadasz. Przepiękna. Nic nie neguję. Zadaję pytania na podstawie faktów. Nie podajesz żadnych faktów. Żadnych faktów nie podajesz. Podajesz wątpliwości, które masz. Ale samo to, że chcesz prowadzić jakąś dyskusję, znaczy, że gdzieś tam się zastanawiasz. To jest ciekawe. Podobna dyskusja była kilka dekad temu, czy bycie homoseksualnym jest chorobą psychiczną. Znaczy już wiemy, że nie jest, nie? Jakby wiemy, że ani bycie trans, ani bycie gejem nie jest problemem psychicznym. W sensie podejrzewam, że same te zmiany powodują dużo problemów.
Ale nikt nie zmusza cię do tego, żebyś ty zmieniał, jak to nazywasz, płeć. Jakby ci, którzy chcą, niech to robią. Co za problem? Tylko homo występuje w naturze, trans nie. Już ustaliliśmy, że minęliśmy już etap, w którym jesteśmy w naturze, bo jakby robimy rzeczy, które w naturze nie występują. W naturze ludzie nie siedzą przy komputerze, nie streamują. Już ten argument został przechylony, nie? Minęliśmy etap bycia w naturze, bo nie jesteśmy już w naturze, minęliśmy to. O, cześć plewi, hejka! Jak tam słodziak się czujesz? Co tam się u ciebie dzieje ostatnio? Nie rozumiem, Femur, jakie założenie prowadzisz. W sensie, do czego dążysz? Co chciałbyś tutaj udowodnić? Jaki jest twój cel, nie? Jakby, o co chodzi, nie? Uważam, że zmiany, jakim jest dopuszczenie do siebie, do tego, że jesteśmy inni, to jest nasza zaleta. Że to, że mamy różności i zmieniamy się, jest zaletą, nie wadą. I pewien rozwój, czy to leków, czy korekcji płci, czy świadomości tego, kim chcemy być, to jest plus, który też wniesie ze sobą dużo odpowiedzialności, takim, żebyśmy zaakceptowali, że te zmiany następują. Dzięki temu rozwojowi żyjesz, jak żyjesz, masz czystą wodę, nie umierasz od przeziębienia, nie zamarzniesz i masz możliwość wyrażania siebie. Tak, no. Jakby to jest część tego, nie? Czyli internet już zastąpił rzeczywistość. Nie zastąpił. Natomiast świadczy o tym, że jakby internetu w rzeczywistości nie ma. W rzeczywistości nie ma prądu. W naturze nie występuje plastik. Zmieniliśmy tą rzeczywistość i zaakceptujmy to, że pewne rzeczy są po prostu inne. Rozumiem wtedy, gdy psychiatrzy mają odpowiednie wykształcenie i pojęcie o różnych chorobach, a nie tacy, co wypisują receptę na lewo i prawo, na co życzy sobie klient. Są bardzo różni psychiatrzy, wielu z nich jest bardzo dobrze wykształconych. Ah, shit. Okay, look, why don't you just let me explain? Check what's in the cooler. What are you, selling narcotics for Tucker now? You know, when you brought me that girl, I thought you had changed. But clearly you haven't. No, it's not narcotics. What? It's antibiotics. Boozer's sick. He's got blood poisoning. I had no place else to go. Blood poisoning? What happened? Does it matter? Uważasz, że wszyscy psychiatrzy nie mają odpowiedniego wykształcenia? Czy tylko ci, którzy się z tobą zgadzają? Go and get him, bring him here. No, we can't do that. Yes, we can. Look, I don't care who he is and I don't care what Iron Mike thinks. When a man is sick, a man is sick. Te zmiany są przydatne, a takie zmiany są wyniszczające i często wielu młodych popełnia błąd na całe życie i również umiera przedwcześnie. Ludzie, którzy cierpią, bo nie pasują do swojego ciała, to są również młodzi ludzie, którzy umierają. Pozwól młodym ludziom popełniać błędy. Każdy z nas, jako młody, popełniał błędy. Ale też popełniał dobre decyzje, które z początku były traktowane jako błędy. Założenie, że ludzi, którzy... You call this a którzy
It may not be a fancy drifter bike. No, nie, zresztą, bez znaczenia. Będę się teraz rozpowiadał, a ty i tak to tam, wiesz. Przecież dzielą się do takich, co robią wywiad chorobowy i na takiego, co wypisuje recepty. To prawda, no, ja się zgadzam z tym, że jest sporo psychiatrów, którzy służą tylko jako recepty i to jest problem, tak. Zgadzam się. Jakby, oczywiście, ja też miałem kilku psychiatrów, którzy wypisaliby mi cokolwiek bym chciał, nie? Natomiast założenie, że psychiatrzy... Jakby założyłeś, że wszyscy psychiatrzy, to jest coś innego, nie? Do końca życia mają brać leki, które znacznie skracają długość życia. Jeżeli ich jakość życia będzie większa, ale krótsza, to jest ich decyzja. Co ty masz do tego? Co ty masz do decyzji innych ludzi? Pozwól ludziom decydować o tym, jakimi ludźmi chcą być. Co ci do tego? They left her out in the shit. They didn't leave anyone. They said she ran off. Jesus. It could have been anything. Wolves, freaks, rippers. Choose your poison. And what was Schizo thinking, sending her out on a supply run? Everyone's gotta work, Deke. That's the deal, and you know it. I don't believe this shit. Look, she'd been surviving in Marion Forks for years when I found her. Yeah, then maybe you should have left her there. Może teraz się z tobą nie zgodzę, ale nie zapomnę tej rozmowy. Tylko krowa nie zmienia zdania. Podobno. Pozdrawiam serdecznie. Get back, don't make me blow your goddamn head off. It's me. No, get back! Oh. Hey. Hey, it's Ricky. You remember me? I rode with you guys a year ago. Ricky. Tomolo? Yeah. Tomolo to Toss Lake? Yeah. Yeah. Hold on. That's right. How you doing there, Boozer? You doing all right? Just PG. It still didn't give you the right to steal our shit. Are you kidding me? Look at his arm. What was I supposed to do, huh? I don't know. Maybe ask. Jesus. Look at you guys, the biker boys. The most badass drifters in this shit, right? And now you come back crawling to Iron Mike. Oh, wait. If you let you... Come on, just help me get him back to Addy. Let's go. Come on, Bill. I still need your help. Ricky. Yeah, Boozer Ricky. Wróć do Lost Lake. Okay. Boozer, siadaj. Come on, Boozer. Wait, where are we going? Addie said she's agreed to take a look at your arm and see what she can do. What? No. No, you're not taking me to some goddamn camp. I can ride, damn it. Bo Jezu, jak mnie popchnęła, what the damn it. Fuck? Boozer, it's just for a few days. Get some shit for your arm and then... No. You know what it's like there, Deke. No, you're not thinking straight. This isn't the hot springs. This is Lost Lake. Iron Mike. Remember him? Iron Mike? He was gonna get us killed. You said. That was a long time ago. They built the place up. They got more people. We're all gonna fucking die. We'll be long gone before anything like that happens. Camp's got the only dock in 100 miles. Now, Addie, just, look, she'll take care of it. Just a couple of days. Yeah, then we ride the hell out of here. Right north, like you said. Get the hell away from all this. Yeah. Yeah, we ride north. Co sądzisz o sytuacji na granicy z Białorusią i emigrantami? Czy powinniśmy ich wpuszczać z otwartymi dłoniami? Powinniśmy stworzyć mechanizmy do tego, aby móc opatrzyć i przyjąć tych, którzy chcą przyjść, a tych, którzy nie chcą, żeby przepuścić ich dalej. Każdy z nas, jako człowiek, ma prawo do tego, aby... rozwijać się i żeby zmieniać. Jeżeli mają cierpieć tam, gdzie, skąd pochodzą, powinni mieć prawo do tego, żeby przenieść się do lepszego kraju. Okay, so I'm każdy ma prawo do życia. Make sure he's okay. Coward. Yeah, you got that right. Well, how long? And until he can ride, I mean. You mean how long do you have to be here? Look, we have antibiotics, but
It's not enough. Firing Mike lets you stay, your friend will have a chance. Okej, rozsądne podejście. Pozdrawiam i spokojnego wieczoru życzę. Spokojnego. Dzięki bardzo. So what happened? How'd he burn his arm like that? We ran into some rippers south of Belknap. Guess they didn't like his tattoos. Oho, nowe wątki fabuły się pojawiły. Kurde, ja miałem wrażenie, że my w tej grze dążymy do tego, żeby ten wątek się rozwiązał. But not to people they're trying to recruit. Boozer wasn't any goddamn recruit. Kurwa, ja to ja z tą pałką i z piłą przypiętą drutem kolczastym, nie? Na plecach, nie? He sees more than you think. You've always had your good side, Deke. You've just been doing your best to kill it. Thanks for the vote of confidence. Wow, jak otworzyli, jak taka, no, synchronizacja. Kolkawa mi się skończyła, kurczę. Eddie is soft. Mike, we do not have enough for those that pull their own weight, let alone a goddamn cripple. He's not a cripple. He can work. I say we throw them out on their asses. Mike, that is not who we are. Jesus, listen to you. And you, you tired of being Tucker's little bitch, finally? Raymond, huh? Stop it. Don't call me that. I'm pretty tired, all right. All right, see? Enough! See? You know who the fuck this guy is, and you know what he... You hold on! And you! You put that shit away. Mike, Deacon was one that brought me the girl. I know. And I know what kind of man he is. What he's done. He done any worse than you? Ricky? How about me? We've all been out in this shit, Schizo. We've all done things we're not proud of. We need another rider. Oh, now, wait a minute. I just need a few days and some antibiotics. Bez sporo, coś mi ominęło. Oprócz tego, że gramy w Days Gone na PC-cie, na padzie od Xboxa. Bam. Nic cię nie ominęło. Jak tam w pracy? Whatever you say, I'm on board. Walk with me. I don't trust don't you. Don't start with me. So you're the one who brought them in. I didn't bring them in, Schizo. Boozer needed help. But he broke into the infirmary. The tackle shop isn't exactly... Ricky told me you stopped running for Tucker. You were supposed to fix that weeks ago. Sent that little girl here instead. You're hooked up with Addie. I'm sorry I lied to you before about doing runs for Tucker. Isn't that your job? No, it's not my job. How long you been drifting? You and Bill. I don't know. Like I said, time gets lost. If folks don't put down some roots, figure this shit out. Grow some food. Come next spring... Won't be none of us left. If you give Boozer what he needs, let us hole up here till he can ride. Like I said, I will do whatever you need. I want you to know that as soon as he's spokojnie, ale i tak już nie chcę. Jeszcze dwa dni i dwa tygodnie urlopu. Jakie plany na wakacje? Na urlop? Ja powiem szczerze, że skończyłem już prawie, znaczy skończyłem już. Zostały mi tak naprawdę detale do zrobienia. Ale skończyłem taki w miarę ogarnięty remont mieszkania, tak żeby to wyglądało jakoś rozsądnie. I powiem szczerze, że teraz jest taki plan, żeby się trochę skupić na sobie. Dlatego wróciłem trochę do streamowania, bo mega dobrze mi się tutaj spędza czas. Poza tym mam dobrą umowę na mieszkanie. I staram się jakoś ogarniać rzeczywistość. A wakacje w przyszłym miesiącu mam. Dwa środkowe tygodnie. Będę jechał w góry. Bam, bam, ba, bam.
Wątek fabularny. Eksperymentator miejscówek lęgarnych. Farma żelazna u Mike'a. On ma hacz i on tu ma teren mieszkalny, a tam ma farmę. Plony. Obóz Copelanda. Porozmawiaj z Adi. No dobra. Ciekawe, co oni będą mieć do zdobywania. Skoro w tamtej były bronie, w drugiej były motocykle, to w tej co? Hey, there. Hey, I gotta ask you. I heard you riding in last night with Ricky and who's that guy? Boozer. His name is William or Bill. I've always just called him Boozer. Don't ask why. Is he gonna be Klasa okay? Wojskowa. I stopped by to say hi to Addy. He didn't look so good. Yeah, he's gonna be fine as soon as he's patched up. We're riding north, you got that? So just drop it, okay? Okay. Okay, see ya. See ya, see ya. A ktoś motocyklami się zajmuje w ogóle? Hey, wait a sec, I'll get it. Dobra, to jest mój motocykl, tak to kumam. Ale nikt tu nie naprawia motocykli? A, chyba, że tam. Kurde, oni mają swój garaż normalnie, ale jazda. Ricky się tym zajmuje. A nie, nie, to są zlecenia. Kto jest mechanikiem? Silnik poziomu drugiego. Sakwa. Idę na przerwę, będę za około 30 minut. Dobra, spoko, spoko. Kurde, to są kolejne ulepszenia. Check back later, I guess. Never buys anything worth shit. Deacon, hey. Is everything okay? What's wrong? Actually, that's not why I'm here. Okay. Came by to see if there's anything you need for the infirmary. Actually, we're running low on everything. I mean, we could always use more meds, sterile bandages, instruments. Here. A Liston knife. Yeah, it was used by doctors in the Civil War to perform operations in the field. Operations? Yeah, you know, when they didn't have any anesthesia or laudanum. I wrote down where you might be able to find one. It's the brochure for the visitor center at Sherman's Camp. Yeah, yeah, the plate's crawling with all the freakers. I'll see what I can do. Yeah, Deacon. Thank you. Śmieszny ten bohater. On jest taki niepozorny, ale nie potrafię skumać, o co mu chodzi, naprawdę. Head to Sherman's camp. Place is gonna be crawling. Nóż Listona. Nie wiem, co to jest. Okej, mamy tam gdzieś zrobić jakąś akcję. Tu w teorii nic nie mam do robienia. Tu też nie. Punkt badań Nero. The hell do you want? Raz wypuści. Hey, wait a sec. I'll get it. Szybki zapis, dobra. Wypal trzy gniazda. Trzy gniazda tam są aż. No dobra. Spróbujemy to jakoś wyczaić. To jest jakoś...
Jakoś. Horda. Wszędzie są hordy, kurde. Nie no, tu niby 5 ma być. To nie ta miejscówka. Pojadę główną drogą. 3 nesty. 2 hordy obok. Oh my god. O'Brien! Is that you? Yes, yeah, it's O'Brien. You still have one of our radios, good. Okay, look, I'm gonna try and help you find out about the woman. Sarah Whitaker. I put her on your chopper that night. Yeah, I know, okay, but first, you gotta do something for me. Wait, what? You need something from me? Look, there's a digital display on your radio. I'm going to send you a coded message, coordinates. Meet me at that location. O'Brien, what the hell is this all about? Yeah, pierdziu. Just meet me there. There will be Nero soldiers all around me like before. Don't let them see you. O'Brien out. O'Brien shit, out. That's right, I gotta finish burning out these nests. Sniper on the road. Oh, goddammit. Kurwa. Dobra, panowie. Załatwieni. Ada Tucker to Deacon St. John, come in. Deek, you out there? Jestem, a co? Hey, Tuck, you got a job for me? Okay, I'll swing by. Deacon out. Got it. A jednak ma dla mnie robotę jakąś. Dobra, ale najpierw te gniazda poróbmy. Deacon St. John, this is Mark Copeland. I just wanted to apologize for that business with your bike. After the things you've been doing to help out the camp. Let's see what I can do. I guess I had you figured all wrong. Again, I'm sorry. Kurwa, wszyscy teraz nagle ten. Wszyscy nagle się do nas kontaktują, jakby nie wiadomo, co się miało stać. The fuck?